Dla mnie to jest wielka niewiadoma. Jak zawsze rozpoczyna się sezon, możemy rozegrać ileś sparingów, możemy być dobrze przygotowani według naszego mniemania. Ale no, dochodzi stres, dochodzi obciążenie pierwszego spotkania, bo później to już jakoś idzie. Mamy gdzieś jakiś materiał przygotowany o piłkarzach Zagłębia i o tym, jak grali. Mamy materiały z ich sparingów i jakieś notatki, które zostaną przekazane, uwagi, które zostaną przekazane piłkarzom przed tym meczem. Także no, w głowach i nogach zawodników, jak ten mecz się potoczy. Przez ostatnie 3 dni więcej się mówi o możliwej bombie transferowej niż o meczu z Zagłębiem Lubin. A więc pytam o Daniela Liboję. Czy pan znalazłby dla niego miejsce? Widzi pan tego zawodnika w Pogoni? Mimo tego, że Daniel ma już swoje lata, ale no to wie pan, tutaj mamy też 25 różnych charakterów. Ale jest to na pewno doświadczony zawodnik. Zawodnik, który potrafi przytrzymać piłkę, potrafi strzelać gole, na pewno dodałby nam wartości i wiary, myślę, tym piłkarzom, których mamy w zespole, że mamy takiego napastnika, do którego nie boimy się zagrać piłki. Ja nic nie chcę ujmować tutaj ani Donaldowi, Diusze czy Tomkowi Hałasowi. Oni są jeszcze gdzieś tam na początku swojej kariery. Ale jak to się dalej potoczy, naprawdę trudno mi powiedzieć. Nic na dzień dzisiejszy nie mogę ani dodać, ani potwierdzić, zaprzeczyć.